Jesteśmy po raz kolejny w cudownym romańskim Opatowie, niedaleko Sandomierza. I musimy dokończyć tutaj naszą zeszłoroczną opowieść o kolegiacie świętego Marcina. Ponieważ parę osób zwróciło uwagę w komentarzach, że nie do końca to, co mówiłem, jest zgodne ze sztuką architektoniczną i z historią sztuki, więc śpieszę się wyjaśnić, iż te okienka w prawej wieży, patrząc się z tej strony, czyli w południowej, patrząc się od strony kierunków świata, na trzech najwyższych kondygnacjach południowej wieży są takie okienka przedzielone kolumienką. To się nazywa, takie okienko nazywa się biforium, czyli to są tak zwane biforia. To z łacińskiego słowa oznaczającego podwójne drzwi. Te biforia były charakterystyczne dla stylu romańskiego, więc najłatwiej poznać romański kościół właśnie na podstawie owych biforiów. Na przykład w kościele świętego Andrzeja w Krakowie, czy przy okazji zwiedzania kolegiaty w Tumie pod Łęczycą zobaczycie takie biforia. One najczęściej były łączone kolumienką w środku albo zwykłym słupkiem. Tutaj mamy do czynienia z kolumienkami. Znaczy jest jedną kolumienką w każdym oknie. Kolegiata zaczęła być budowana pod koniec XII wieku, a w ogóle pierwsze wzmianki o Opatowie pisemne pochodzą z 1189 roku i był to dokument wydany przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Wtedy mniej więcej zaczęto budować kolegiatę, a kolegiata w ogóle to jest kościół będący o jedną rangę niższy od katedry. Jest katedra najwyższa, znaczy jeszcze jest archikatedra, potem jest katedra i jeden stopień w hierarchii kościoła poniżej to jest kolegiata właśnie. Ten kościół jest romańską kolegiatą trójnawową, to znaczy, że ma, jak kościół jest budowany na planie krzyża, to ma trzy nawy, z tym, że jedną główną, dwie boczne i tak zwany transept, czyli nawę poprzeczną. Chodźmy teraz tutaj. Tu mamy do czynienia z portalem, czyli wejściem. Portal ten jest romański, czyli pochodzi najprawdopodobniej z przełomu XII i XIII wieku, a w niego wmurowany jest portal gotycki, prawdopodobnie z wieku XV. Także te mury, zbudowane z piaskowca i z wapienia, mają co najmniej te 800 lat. 800 lat mają te mury, oryginalne, bo zewnętrzna bryła przez stulecia nie zmieniła się, dlatego nie zmieniła się w sposób znaczący. Obrys kościoła jest mniej więcej taki sam, dlatego jest to tak cenny zabytek. Zaraz powiemy o reszcie szczegółów, na razie możemy przejść dalej. Tu mamy wejście do kruchty od strony północnej. Tutaj też jest bezcenny zabytek. Co jest dla niego charakterystyczne, to, że on zawiera w sobie dwa polskie, bardzo stare herby szlacheckie. Odrowąż tutaj na szczycie. To ten herb na samym szczycie portalu. I drugi. Łabędź. Również herb szlachecki, łabędź. Może nie będę dotykał. Tu mamy w ścianach owego wspomnianego transeptu romańskie okna. Jak wiecie, romańskie okna charakteryzują się tym, że są małe, wąskie i małej wysokości. Gdyby to był gotycki kościół, okno byłoby na całą wysokość ściany, a zewnątrz ściana byłaby podpierana przez przypory albo łuki przyporowe. Tutaj mamy po obu stronach dwie apsydy, czyli takie półkoliste części wystające z prezbiterium, czyli tej części, gdzie ksiądz mszę odprawia, zwanej również chórem. Ale najciekawsza rzecz jest po drugiej stronie. Chodźcie. W tej wschodniej apsydzie od strony prezbiterium widzimy jeszcze raz typowy przykład romańskiego okienka.
Ono spełniało również rolę obronną, gdyż wielokrotnie kościoły były ostatnim miejscem schronienia i ratunku przed ludności, przed najazdami. Na przykład w krakowskim kościele świętego Andrzeja ludność, która schroniła się w kościele w XIII wieku, tylko dlatego przeżyła, że Tatarzy nie byli w stanie podpalić kościoła, gdyż był on zrobiony również z piaskowca, a przez tak małe okno nie można było do środka wrzucić materiałów palnych, a jednocześnie broniący się mogli razić stamtąd z kusz albo z łuków. Natomiast najważniejsza rzecz jest tutaj. Ja w zeszłym roku mówiłem, że tutaj w tych starożytnych murach 800-letnich są ślady od narzędzi murarskich. Pogrzebałem trochę, oczywiście tylko w statystykach. I teraz już wiem, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że nie są to ślady narzędzi murarskich, lecz najprawdopodobniej w czasie sejmików szlacheckich szaraczkowie, czyli drobna szlachta, ostrzyła sobie tutaj broń. Jest to nawet dość prawdopodobne. Widać tutaj wyżłobienie jakby od ostrzy szabel albo rapierów. To taka mur im służył jako osełka. Gdyż, jak wiadomo, na sejmikach nawet sędzia Soplica poszczerbił kilku przeciwników politycznych, więc sejmiki najczęściej kończyły się jednym dużym mordobiciem. Mam nadzieję, że ta krótka informacja uzupełniająca poprzedni film o kolegiacie świętego Marcina Was usatysfakcjonuje. A teraz jeszcze przejdźmy tutaj, gdyż stąd widoczna jest słynna Brama Warszawska. Na początku XVI wieku kanclerz Krzysztof Szydłowiecki otoczył Opatów murem obronnym, z którego jedynym pozostałym reliktem jest ta oto Brama Warszawska, zwana Bramą Warszawską. Brama zwana Bramą Warszawską. Jest ona z wieku XVI, natomiast zbudowana nad nią attyka, czyli ta górna część z oknami, jest już najprawdopodobniej znacznie bardziej współczesna, ale nie wiem, kiedy została wybudowana. W każdym razie jedyne dwie części starego Opatowa, które przetrwały jeszcze, to są właśnie kolegiata, wiek XII-XIII i ta XVI-wieczna brama. W ogóle kanclerz Krzysztof Szydłowiecki, który jest pochowany tutaj w kościele, wsławił się również tym, że był nie tylko budowniczym i mecenasem tego terenu, tego regionu i tego miasta, ale również był osobistym przyjacielem króla Zygmunta I i pełnił w dzieciństwie taką funkcję chłopca do zabaw, czyli po prostu był wstawiony w towarzystwo Zygmunta, żeby król miał się, znaczy wtedy jeszcze młody królewicz, miał się z kim bawić. I ta przyjaźń została im do późnych lat. W XVI wieku przez pewien okres właścicielem Opatowa był słynny magnat Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, pseudonim Sierotka. To dowodzi takiej historycznej prawidłowości, że Radziwiłłowie nie tylko byli magnatami litewskimi osiadłymi na Birżach, w Kejdanach czy w Taurogach, ale również w jądrze polskości, ta ich południowa gałąź, która notabene w czasie potopu nie zdradziła Jana Kazimierza, rządziła również i miała rozległe włości w rdzeniu polskości, czyli w województwie sandomierskim, w którym się akurat znajdujemy, w dawnym województwie sandomierskim, które było jednym z najpotężniejszych regionów administracyjnych Korony Królestwa Polskiego. Ale o tym opowiemy Wam, będąc już w Sandomierzu. Pozostając wciąż wiernymi naszym ideałom oraz miejscom, w którym byliśmy, ponieważ lubię wracać tam, gdzie byłem już, jak śpiewał genialny polski artysta, jesteśmy pod kebabem Aziz w Opatowie, słynnym Opatowie romańskim. I zrobiliśmy taki mały przystanek na przekąskie, na kebab. Właściwie to jest tortilla z wołowiną. Mogę zrobić zbliżenie? Proszę, zrób zbliżenie. No, tylko tak w jednym miejscu trzymaj to.
A baba wzięła sałatkę grecką z fetą. Tu można zbliżenie. Skromna sałatka grecka, zadyszkę. Nic wielkiego, ale jak będziemy wieczorem dopiero jeść kolację w Sandomierzu, to taki mały lunchik. W ramach diety wziąłem mały kebab. Masz usta całe z majonezu. Smacznego. Smacznego.